Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Przemyśleń Dziedziucha. Dzisiaj postaram się opowiedzieć Wam, czy CV w dzisiejszych czasach ma sens. W przeszłości zdarzało się wielokrotnie, że pisali do mnie jacyś rekruterzy na LinkedInie i wysłali mi wiadomość, że no, jeśli byłbym zainteresowany współpracą z nimi, no to proszę o wysłanie CV. No więc tak sobie się wtedy zastanawiałem, skoro ktoś wszedł na mój profil, no bo wchodził, tak widziałem to, że wchodził i zapewne wtedy przeglądał jakoś moje doświadczenie, kim ja jestem, czy warto w ogóle do mnie pisać, no to czemu ode mnie chce jeszcze CV, gdzie przecież te informacje właściwie dublują się w stosunku do tego, co mam na swoim LinkedInie. Więc nie do końca potrafiłem zrozumieć, jaki jest sens, żebym jeszcze wysyłał dodatkowo CV. Poza tym LinkedIn ma o tyle przewagę, myślę, że możemy tam zdobywać coś takiego jak potwierdzenie naszych umiejętności. Jest coś jak ewaluacja LinkedIn, ale to akurat bym pominął to, bo kiedyś to tam coś tam robiłem i to raz, że nie są to rzeczywiście, myślę, jakieś pytania sprawdzające rzeczywiście nasze umiejętności, a dwa, to tam chyba można w ogóle w nieskończoność razy powtarzać z jakimś tam odstępem czasowym, także myślę, że to akurat jest bezwartościowe, ale nasze umiejętności mogą też potwierdzać inni użytkownicy, jakby podpisując się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem, w związku z czym myślę, że jest to w jakiś tam sposób wartościowe. Poza tym ktoś może nam napisać jakąś opinię, że poleca nam współpracę z nami, czy coś takiego. Więc oprócz tego możemy jeszcze na przykład podpiąć nasz nie wiem, link do GitHuba na przykład, żeby ktoś sobie przejrzał nasze projekty. I oczywiście link możemy też wkleić w naszym CV, ale powiedzmy, że ktoś otwiera to na komputerze i okej, część osób rzeczywiście zapisze to CV w ten sposób, że ten link będzie klikalny, ale część zapisze to w taki sposób, że nie dość, że nie będzie klikalny, to jeszcze nie da się go nawet skopiować, bo nie wiem, będzie to jako jakiś obrazek czy coś takiego, więc wtedy ktoś ręcznie musi przepisywać to. Natomiast no, tam mamy link do powiedzmy naszego jakiegoś GitHuba, GitLaba, no, czy gdziekolwiek trzymamy jakieś nasze projekty. Poza tym, jeśli ktoś ma jakąś aktywność, no to tam może się tym dzielić, nie? Ktoś pisze jakieś artykuły, nagrywa jakieś filmiki, czy bierze udział w jakichś konferencjach, no cokolwiek, no to jakby tam to widać po tym profilu, że nie wiem, ktoś jakąś aktywność ma, czego no nie widać w takim zwykłym CV. I okej, no ktoś może powiedzieć, że no dobra, ale CV możemy wydrukować i później trzymać na stole w trakcie rozmowy. No jasne, tylko że raz, i tak większość rozmów wygląda tak, że jednak osoba, z którą rozmawiamy, ma jakiś komputer i może sobie ten nasz profil otwarty mieć. A dwa, to z tego co pamiętam, LinkedIn ma taką opcję, że tam jakoś można to wyświetlić w takiej formie, żeby to można było wydrukować. Więc myślę, że z tym nie powinno być jakiegoś problemu. No i jakby nie trzeba wtedy tracić czasu na uzupełnianie takiego CV i tak dalej, tylko no, wysłalibyśmy linka. Oczywiście nasz profil musi być wtedy zaktualizowany odpowiednio, tak? Że to nie może tak wyglądać, że no, ukończyłem jakąś tam klasę w liceum i nie wiem, byłem na takich studiach jakieś tam na jakimś uniwersytecie, ale nawet nie wiadomo na jakim kierunku, no a później pracowałem gdzieś tam, jak własną działalność i tyle, nie wiadomo co w ogóle robiłem. No nie, no ale CV takiego przecież też nie wysyłamy, czyli jak możemy poświęcić czas na przygotowanie CV, to taki sam, a zapewne mniejszy czas moglibyśmy poświęcić po prostu na uzupełnienie tego profilu na LinkedIn. I ja nie mówię, że to oczywiście każdy ma mieć na bieżąco tam wszystko uzupełnione, no bo nie każdy jakby szuka jakiejś pracy na bieżąco albo nie wiem, no po prostu nie jest tym tak, nie wiem, jest mu dobrze tam, gdzie jest i nie wiem, nie czuje potrzeby tam, żeby to uzupełniać, ale od czasu do czasu można tam zaktualizować te informacje, a szczególnie po prostu jak się szuka pracy konkretnie, tak, no to uzupełnianie tych informacji myślę, że nie powinno być jakimś dużym problemem. Więc jakby okej, nie każdy rekruter czy nie każda firma skontaktuje się z nami przez LinkedIn, żeby widzieć nasz profil. Ale nawet jeśli sami znajdziemy jakąś ofertę,
czy to na jakimś portalu, czy na jakiejś tam, nie wiem, stronie, no to zazwyczaj tam po prostu obowiązkowo trzeba załączyć nasze CV. No i czy po prostu nie mogło być takiej opcji, że wysyłamy nasz link do LinkedIna? Nie wiem. No po prostu zastanawiam się nad tym. Jeśli oglądają to jacyś rekruterzy, to fajnie by było, jakbyście skomentowali w ogóle, po co jest jakby to CV, szczególnie jak znajdujecie nas przez LinkedIn. Dajcie znać w ogóle, co o tym myślicie, czy też macie takie podobne odczucia. To tyle. Dzięki, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, w jakiejś niedalekiej przyszłości. Na razie.